Szanowni Państwo, 29 maja odbyła się sesja absolutoryjna. Został przyjęty raport o stanie gminy. Ten raport jest zamieszczony na naszej stronie. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to oczywiście może się z nim zapoznać. Raport został przyjęty bez uwag. Zostało mi udzielone wotum zaufania, bo taka jest ta nowa procedura przy sprawdzaniu tego raportu. Na tej samej sesji zostało mi udzielone absolutorium większością głosów naszych radnych. Chciałem podziękować i radnym, i moim współpracownikom za ten rok pracy, który zakończył się właśnie tym udzieleniem absolutorium. Chciałem też podziękować mieszkańcom, tym wszystkim, którzy przez ten ostatni rok, bo to jest absolutorium za rok 2018, interesowali się sprawami gminy, często też udzielali mi i wskazówek, i uwag, także krytycznych, co do tego, jak mamy tutaj w naszej gminie się rządzić i gospodarzyć. Wydaje mi się, że to był dobry rok i oby następne lata były tak udane jak ten rok 2018. Dziękuję wszystkim jeszcze raz tym, którzy się przyczynili do tego według mnie dobrego wyniku roku 2018. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W okresie od 27 maja do 2 czerwca na terenie powiatu głubczyckiego odnotowaliśmy 8 zdarzeń i było to 5 miejscowych zagrożeń i 3 pożary. 31 maja w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze 2 samochodów osobowych marki Fiat i Seat. Do pożaru pojazdów doszło na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Boguchwałów. Działania straży podczas tego zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 2 prądów wody na palące się pojazdy oraz oświetleniu terenu działań. Dochodzenie w sprawie pożaru prowadzi policja. Ponadto wyjeżdżaliśmy do wypompowywania wody z zalanych piwnic i terenu posesji w Niekazanicach oraz Bernacicach. Interweniowaliśmy w Głubczycach w związku z podejrzeniem pożaru samochodu osobowego marki Opel oraz gasiliśmy pożar sadzy w kominie w miejscowości Kietlice. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Przyjechaliśmy z programem Do Przodu Polska z Ukrainy. Jestem opiekunem zespołu Perła, który chciałby tutaj kilka dni zabawić na ziemi głubczyckiej. Będziemy z zespołem w szkołach występować z programem pod tytułem Do Przodu Polsko, z programem przygotowanym z okazji stulecia odzyskania niepodległości. W programie jest godzinny, przewija się tutaj tematyka patriotyczna ludowa. Dzieci przygotowały również recytację polskich wierszy patriotycznych, również jest balet. Serdecznie zapraszam na nasze występy. W dniach od 31 maja do 2 czerwca w Rybniku odbyły się 32 Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwondo. Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowego Sparta Głubczycy i Zespołu Szkół w Piotrowicach w składzie Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka, Patrycja Piworun, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki wraz z trenerem Danielem Jano przywiozła z mistrzostw 5 krążków złotych, 1 srebrny i 2 brązowe, wygrywając klasyfikację medalową indywidualną klubów. Aby wystartować w mistrzostwach, każdy zawodnik walczył o punkty kwalifikacyjne w 2 turniejach ogólnopolskich, w Pucharze Polski i Grand Prix Polski. Tylko najlepsza szesnastka z konkurencji mogła walczyć o medale Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwondo. Dwukrotny tytuł mistrza Polski i tytuł najlepszego zawodnika zdobył Bartosz Słodkowski, wygrywając walki w kategorii plus 85 kg oraz konkurencję testów siły. Równie wspaniale wystąpiła Karolina Konik, wygrywając indywidualne walki do 62 kg i zajmując 3. miejsce w testach siły. W konkurencji układów kobiet mistrzynią Polski została Daria Baran, a w konkurencji układów mężczyzn mistrzostwo Polski zdobył Michał Jano. Wicemistrzynią Polski została Paulina Szpak w układach formalnych kobiet. Na 3. miejscu podium w walkach w kategorii plus 75 kg stanęła Patrycja Piworun. Wielkie gratulacje za tak wspaniały występ naszej ekipy klubowej. W dniu 22 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy i Mistrzostw Świata.
Na spotkanie to zostali również zaproszeni zawodnicy i trener Ludowego Klubu Sportowego Sparta w Głubczycach i zespołu szkół w Pietrowicach, osiągający sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych. Spotkanie uroczyście otworzył marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Z naszego klubu stypendia otrzymali Karolina Konik, Paulina Szpak, Daria Baran, Kinga Sztucka, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy. W dniu 15 maja w czasie uroczystej sesji Rady Gminy odbyło się wręczenie nagród i stypendiów burmistrza Głubczyc. Zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego Sparta Głubczyce i zespołu szkół w Pietrowicach otrzymali stypendia i nagrody z rąk burmistrza Głubczyc Adama Krupy. Za wysokie wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych wyróżnieni zostali Karolina Konik, Olga Jabłońska, Paulina Szpak, Daria Baran, Kinga Sztucka, Patrycja Piworun, Wiktoria Konik, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus. Serdeczne gratulacje dla nagrodzonych. W dniu dzisiejszym, 2 czerwca, spotkaliśmy się na stawach w Zawieszycach na mini pikniku i zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka. Zawody odbywają się metodą spławikową. Pogoda nam dopisała, myślę, że dzieci będą zadowolone, dorośli także. W trakcie zawodów atrakcjami jest radiowóz policyjny, na który dzieci mogą sobie popatrzeć, pooglądać. Po zawodach będzie pokaz ratownictwa wodnego przez strażaków ze Straży Pożarnej. Po zakończeniu zawodów będą rozdawane nagrody, poczęstunek dla dzieci, grill. Również dzieci mogą skorzystać ze stanowiska, gdzie koleżanka Magda maluje dzieciom twarze, jakieś na rysunkach rączki i tym podobne. Trwa piękna zabawa, dzieci są zadowolone, rodzice także. Jest to święto rodzinne z okazji Dnia Dziecka. Życzymy udanej zabawy, dziękuję bardzo. Witam Państwa, Marek Jargon, gdzie jesteśmy dzisiaj na pikniku rodzinnym organizowanym przez koło PZW Głubczyce, piknik związany z Dniem Dziecka. Jak widać, proszę Państwa, mamy mnóstwo dzieci, mnóstwo atrakcji. Myślę, że też ryby się znajdą w workach u dzieci, także będą jeszcze nagrody. Mi przyjdzie w zaszczycie, w udziale przejść przez wszystkie stanowiska, pomierzyć, poważyć te rybki, żeby można było przygotować potem nagrody. Najważniejsze, proszę Państwa, dopisała pogoda. Dzieci są zadowolone, szczęśliwe. Cześć, jak masz na imię? Maja Konrad. Bardzo się cieszymy. Maju, jesteś pierwszy raz na zawodach? Tak. Jak myślisz, wygrasz? Tego to ja nie wiem. A rybki już jakieś masz? Tak, mam 3. Bardzo się cieszymy, życzymy powodzenia w takim razie i dziękujemy bardzo. Cześć, jak masz na imię? Jadek. Radku, jakieś rybki masz w worku? 5. 5? A jakie rybki masz? Kajpia i 5 tej leszcze. No to brawo, to naprawdę dużo. Myślimy, że jak będziesz tak łowił, to zajmiesz jedno z poczetnych pierwszych miejsc. Zajmiesz? Tak. Dziękujemy bardzo w takim razie i łowimy dalej. Cześć, jak masz na imię? Filip. Filipku, a już złowiłeś jakieś rybki? 4. A wiesz jakie? Nie. Ale się cieszysz, tak? Co ci się najbardziej podoba tutaj? Ryby. Tak. A atrakcje, które potem będą, też będą fajne? No to się bardzo. To się bardzo w takim razie cieszymy i życzymy powodzenia. Cześć, jak masz na imię? Dominik. Dominiku, co dzisiaj łowisz? Ryby. A jakie? Leszcze, płotki. A ile tych ryb już złowiłeś? Nie wiem, dużo. To znaczy tak dużo? No. Liczysz na to, że będzie podium? No, mam nadzieję. Masz nadzieję. W takim razie życzymy tego, aby te podium było. Dzięki, to na razie. Dziękuję, do widzenia. Cześć, jak masz na imię? Antek. Antku, jakie ryby dzisiaj łowiłeś? Czy już coś złowiłeś? Tak. A jakie ryby? Karpia i leszcza, ale tacie leszcze wyślizgnął z rąk do wody. No to można powiedzieć, że dzięki tacie masz mniej ryb, tak? Tak. Ale nadrobisz to. Nie wiem. Czemu nie wiesz? No bo nic nie bierze na razie. No to trzeba taty sprawdzić, co on za nęte dzisiaj przygotował i czy są dobre na dzisiejszy dzień. Tutaj jest. Jak myślisz, dobra zanęta? No. Okej, dziękujemy bardzo. Cześć Magda, jak dzisiaj biorą ryby?
No słabo. A czemu? Bo ja wiem. No to ja mam takie podejrzenie, może tata złą zanętę namieszał. Chyba tak. No to miał być trener, pomocnik, zgadza się? Tak. A tu się okazuje, że to może być awaria. Mhm. Ale jakieś rybki wyciągnęłaś. No. To co wyciągnęłaś? Trzy leszczyki małe. No to jest nieźle. Jak to się mówi, o pustym worku nie wylądujesz. Na pewno jakieś punkty będą, tak? No, mam nadzieję. W takim razie życzymy jeszcze, troszkę czasu zostało, żeby coś jeszcze wyciągnęłaś. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ja Państwu dziękuję i życzę miłego dnia. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Kietrzu. Witamy na przygranicznym festynie spotkaniu motocyklistów. To wydarzenie dla Kietrza bardzo, bardzo szczególne. Odbywa się po raz pierwszy, odbywa się z inicjatywy naszego stowarzyszenia Jesteśmy Wyjątkowi. Gmina Kietrz jest tutaj współorganizatorem. Drodzy Państwo, jak widać w tle, na moje oko już co najmniej 60 parę maszyn się zjechało, może i więcej. Fantastyczna impreza. Powiem szczerze, nie spodziewaliśmy się takiej ilości. Jest to pierwszy taki motofestyn, prawdopodobnie pierwszy w Kietrzu, więc jak za rok się taki urodzi, znowu serdecznie zapraszamy. O 16:00 wszystkie maszyny dzisiaj przejadą ulicami Kietrza. Wrócimy tutaj, będziemy się bawić. Pamiętajcie Państwo, cel jest, był szczytny. Wszystkie pieniążki, albo prawie wszystkie pieniążki, tak jak organizator tu powiedział, przeznaczone będą dla dzieci niepełnosprawnych, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Wyjątkowi. Zapraszamy za rok na dokładnie taką samą imprezę, może z większym rozmachem, i pozwolę sobie na jeszcze jedno zdanie. Za tydzień od dnia dzisiejszego zapraszamy również na Dni Kietrza na Stadionie Miejskim Włókniarza w Kietrzu. Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Żegna Państwa, jak tu przed chwilą powiedziano, najbardziej motocyklowa władza samorządowa, być może nawet w Polsce. Bardzo nam to wcielenie odpowiada. Kogo tu jeszcze z nami nie ma, proszę przybyć. Dziękuję. W tej chwili zakończył się nasz roztańczony maraton Zumba Kids pod nazwą Tanecznym Krokiem Dzieci Dzieciom na rzecz podopiecznych Fundacji Jesteśmy Wyjątkowi. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim kidsiakom, rodzicom przede wszystkim za to, że przyprowadzili swoje dzieci tutaj w to miejsce, które w dniu dzisiejszym zostało roztańczone z wielkim sercem, z wielką radością. Ogromnie dziękuję w imieniu swoim, wszystkich organizatorów oraz Stowarzyszenia Jesteśmy Wyjątkowi. Tuż za nami czekają na nas nasi instruktorzy z Czech i za chwileczkę rozpoczynamy tutaj dalszy ciąg naszego programu charytatywnego, czyli Maraton Zumby Fitness. Już za chwilkę tutaj na tej scenie będziemy tańczyć, nazbierają się tutaj zumbowiczki i miejmy nadzieję, że roztańczymy tak samo dobrze, z tak wielkim sercem jak dzieci ten maraton. Zapraszamy. Maraton zumbowy wraz z naszymi gośćmi, którzy przyjechali do nas z Czech, Tomasz i Agnes Feigl. Bardzo się cieszymy, dziękujemy, że przyjęli nasze zaproszenie. Z tego miejsca chciałam również serdecznie podziękować kolejny raz za wspólną współorganizację gminie Kietrz i za to, że zawsze jest otwarta na nasze pomysły, zwłaszcza te charytatywne, kiedy ta pomoc jest tak bardzo potrzebna. Oddaję głos teraz tutaj naszym przyjaciołom, instruktorom, wspaniałym zresztą, którzy przyjechali do nas z Czech. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. A to jest wszystko, co umie po polsku. Teraz przejdę płynule do češtiny. Jsme rádi, že nás pozvala Joe, naše kamarádka Zumba kolegyně z Polska. My si ji taky pozvem do Česka, budeme moc rádi, když přijedeš a děkujeme moc za zaprošeně na charitativní maraton v Polsce v Kietrzu. A teraz ještě Agi, předávám slovo. Tak, dobrý den, já se jmenuji Agi, přijeli jsme za vámi až z Ostravy a moc se těším, až se tady společně zahřejeme, takže jdeme na to. Super, zapražáme.
Dzień dobry. Nazywam się Renata Blicharz i jestem jurorem w czwartej edycji konkursu literackiego, który odbył się tutaj w Kietrzu, w Domu Kultury. Warte zaznaczenia jest to, że jestem pierwszą kobietą jurorką po moich trzech poprzednich kolegach po piórze. Na konkurs wpłynęło w sumie 10 prac, ale muszę powiedzieć, że prace te były bardzo ciekawe, zwłaszcza prace prozatorskie. Autorzy, którzy brali udział w konkursie, naprawdę napisali wiele wartościowych opowiadań, przede wszystkim opowiadań, z których część dotyczyła miejscowości ziemi głubczyckiej, Głubczyc, Włodzinina, Kietrza. Myślę, że ten konkurs jest bardzo ważny i warto podtrzymywać jego tradycje. Wszystkim laureatom życzę dalszych wspaniałych sukcesów literackich. Drodzy Państwo, witamy Państwa w Kietrzu. Witamy w ten bardzo, bardzo, bardzo szczególny dzień, bo to przecież 1 czerwca, Dzień Dziecka. Przy tej okazji wszystkim dzieciom naszej gminy, powiatu składam najserdeczniejsze życzenia. Ten dzień jest szczególny jeszcze z innego powodu. Dziś właśnie mamy przyjemność uczestniczyć w 10. jubileuszowej olimpiadzie przedszkolaka. Myślę, że osobą najbardziej kompetentną, taką, która oddała swoje serce dla tej olimpiady, jest jej, chyba można tak powiedzieć, inicjatorka, organizatorka, pani dyrektor Róża Kaczmar-Piątek, i ją chciałabym poprosić o to, aby tę piękną inicjatywę nam przybliżyła. Witamy serdecznie na 10. już jubileuszowej olimpiadzie. Tak, to prawda, my zapoczątkowaliśmy tą olimpiadę, ale właściwie to sama bym tego nie stworzyła, gdyby nie moi pracownicy, którym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ jeżeli się robi coś dla dzieci, to nie może być udawane. To musi być takie do końca przemyślane i mam nadzieję, że przez te 10 lat udało nam się zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby dzieciaki, jednak małe przedszkolaki w czymś uczestniczyły, ponieważ dla nich nie ma nic. Ale jeszcze jedno zdanie. My, tworząc co roku tą olimpiadę, zawsze, zawsze od 10 lat uzyskiwaliśmy ogromne wsparcie finansowe z gminy Kietrz, za co bardzo serdecznie dziękujemy za teraz i za te poprzednie lata, w których mogliśmy zorganizować. Ja dodam tylko, że wszystkie te rzeczy, na których dzieci będą wykonywały ćwiczenia, przedszkola zabierają do siebie. Są to ich wspaniałe nagrody i to jest nagroda o wartości co najmniej 600 zł. Wszystkim dzieciom również składam wszystkiego dobrego z okazji dzisiejszego święta. Dziękuję.